ciekawe, jak wiele osób, gotując zupę, zaczyna od czego? Od kostki rosołowej. Kostki rosołowe są super wygodne. No bo co? Kupujemy niemalże za grosze. Otwieramy, wrzucamy, to pachnie, do garnka, zalewamy wodą, dodajemy trochę warzyw i mamy w zasadzie zrobioną zupę. Ale. Wróć. Co w takiej kostce jest? Powstało tyle programów na ten temat, między innymi kilka programów Wiem co jem, o rosole, właśnie o dosmaczaczach. Co może być? No przede wszystkim jest cała masa soli. Potrafi być w takiej kostce nawet 90% czystej soli. Czyli za co płacimy? Płacimy głównie za sól. A sól jest główną przyczyną nadciśnienia w Polsce. 60% Polaków ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze. Zwykle zależy to jest nadciśnienie i ono zależy od spożycia soli. Więc kostki to nie jest dobry wybór. Po drugie, niezdrowy, najtańszy, ohydny, przemysłowy tłuszcz palmowy, który zatyka nam tętnicę gorzej niż smalec i gorzej niż masło oczywiście. Więc też to nie jest dobry pomysł, żeby używać dużo kostek rosołowych. Wiele kostek mówi tak, no grzybowe są kostki, borowikowe, a przede wszystkim mięsne, drobiowe, wołowe, kogucie, kapłonowe i Bóg wie jeszcze jakie. Ale w wielu kostkach tego mięsa jest, i to suszonego, 0,4%. Czyli ile w takiej kosteczce? To w zasadzie mamy włosek tego oto mięsa. I to też jest bardzo grube oszustwo, zwłaszcza, że producent na opakowaniu pisze, że to jest kostka wołowa, mięsna. Ha, guzik. No i jeszcze mamy jedną rzecz, mianowicie sztuczne wzmacniacze smaku, czyli glutaminian monosodowy i tam mnóstwo jego kolegów, bo to jest cała grupa takich wzmacniaczy smaku. W kostkach potrafi być tych wzmacniaczy smaku kilka. No i takie wzmacniacze smaku, jeśli ich nadużywamy, no to co powodują? No to powodują bóle głowy i syndrom tak zwanej chińskiej restauracji. No ale my lubimy ten smak, my poszukujemy tego smaku umami, tego właśnie wzmacniacza smaku. Czy da się to zrobić w sposób naturalny? No ba, oczywiście, że się da. Więc dzisiaj zrobimy kostkę rosołową, domową, zdrową, opartą na naturalnych składnikach. Wyjeżdżam z tym. Od wielu lat nie używam kostek rosołowych, radzę sobie spokojnie bez tego w kuchni. I oczywiście można znaleźć różne patenty na to, żeby sobie doprawić swoje własne domowe jedzenie. Jazda z tymi kostkami. Od czego warto zacząć? Moja mama zawsze mówiła tak, no i moja babcia też, i mój tata, który świetnie gotował, że żeby zrobić rosół, na przykład w takim przepięknym garnuszku emaliowanym. To jest garnuszek Silesia Rybnik, zdrowa emalia, można gotować tutaj zupy kwaśne i te łagodniejsze w smaku. Ale żeby ugotować rosół, tak mówiła babcia, mój tata i moja mama, no to trzeba co zrobić? Opalić cebulę na ogniu, na suchej patelni na przykład, czyli lekko ją przypalić, bo w tym przypalonym smaku jest cały aromat późniejszego rosołu. Więc teraz zaczniemy produkcję naszej domowej kostki rosołowej od tego, że przygotujemy cebulę. Cebulę kroimy w kosteczkę. To nie musi być jakaś wysublimowana kosteczka, może być nie za drobna, bo i tak później naszą kostkę rosołową będziemy rozdrabniać, czyli będziemy ją blendować, czyli w kostkę. Tej cebuli powinno być sporo, bo w cebuli jest smak, w cebuli są składniki bakteriobójcze. Pamiętajcie, że bardzo dużo się mówi o warzywach, które mają biały kolor, że czosnek, cebula, to są warzywa, które zawierają składniki bakteriobójcze. Po co nam te składniki bakteriobójcze? No przede wszystkim chronią nas przed chorobami, ale ta cebula ochroni naszą kostkę rosołową przed psuciem się, czyli nie będziemy musieli dodawać konserwantów. Co dalej z tą cebulą? Trzeba ją rozłożyć tak na desce. Solimy i w momencie, kiedy solimy, odstawiamy tę cebulę mniej więcej na 10 minut, ona puści wodę, puści po prostu płyn. Wtedy po 10 minutach trzeba ją lekko odcisnąć,
No niestety nie lubię używać ręczników papierowych, ale w tym przypadku rzeczywiście chyba jednak ręcznik papierowy. I co zrobić? I lekko posypać mąką. O, po 10 minutach, jak się spoci, pamiętajcie. Nie tak jak robi bosacka, to jest złe. Ale przyspieszam, no bo co tu będziemy do rana siedzieć z tą cebulą? Dobra. I taką cebulę potem mieszamy i wrzucamy ją na patelnię. Dolewamy trochę oleju rzepakowego i na tym oleju ją bardzo powoli prażymy, prażymy, prażymy. I teraz uwaga, jak to się dzieje w telewizji czy na YouTubie, mamy cebulę już zrobioną, bo ją uprażyłam wczoraj. I w tej cebuli jest ten smak, jest ten aromat, to tak zwane umami, czyli ten smak, którego poszukujemy w tatarze, w rosole, w różnych zupach, w różnych dosmaczaczach. Wrzucamy cebulę do garnka. No i do tej uprażonej cebuli, która jest pełna smaku, teraz dodajemy takie przyprawy, które lubimy i które nam się kojarzą z dobrym smakiem. Ja przede wszystkim, zanim dodam przyprawy, dodam bardzo dużo suszonych warzyw. Te wszystkie przyprawy oraz suszone warzywa jesteście w stanie kupić w Organic Pharma Zdrowia. Zobaczcie, tu jest pietruszka, marchewka, por, seler. Wrzucę tego dosyć dużo, o, żeby kostka była warzywna. Tutaj nie będzie mięsa w tej kostce. No i teraz tak, tu mam suszoną pietruszkę, dosypuję. A całą wrzucę, a co? Będzie smacznie. Tutaj mam gałkę muszkatołową, odrobinę gałki, nie za dużo, ale to też doda smaku. Ja lubię dodawać też ziele angielskie, bo wiadomo, że ziele angielskie to jest podstawa też rosołu. No taką garść, może jeszcze trochę. To będzie bardzo skoncentrowana, aromatyczna kostka rosołowa. Dodam kurkumę. Kurkuma działa bakteriobójczo, ale przede wszystkim nada intensywnego koloru, więc jeśli będę chciała na przykład dosmaczyć mój własny domowy rosół, no to kurkuma da mu właśnie taki żółte zabarwienie. Ona też dodaje ostrości, takiej pikantności. Tak naprawdę skład naszej kostki rosołowej musimy sobie wypracować sami. Czy wolimy więcej kurkumy, czy na przykład w ogóle nie lubimy kurkumy, czy chcemy, o, dodać co, liście laurowe, koniecznie, liście laurowe dodajemy, czy tych liści nie dodamy. Wszystko zależy tak naprawdę od nas. Te liście trochę pokruszę. Jeszcze trochę. One też mają bardzo fajny aromat. Zwróćcie uwagę, że to są przyprawy ekologiczne. To jest na przykład lubczyk ekologiczny. One oczywiście są troszeczkę droższe, ale też są dużo bardziej aromatyczne. Lubczyk w zasadzie daje całe opakowanie, dlatego że lubczyk to jest podstawa. Zobaczcie, lubczyk wygląda tak. To jest podstawa rosołu. To jest właściwie pierwowzór tej słynnej na całym świecie przyprawy Magi, ale naturalny, nie chemiczny. Więc daje suszony lubczyk w całości. O. Czego jeszcze nie dodałam? Nie dodałam jeszcze imbiru. Ja jak gotuję rosół, lubię dodać trochę imbiru. Imbir mam tutaj akurat świeży, więc dodam świeży imbir, ale można również dodać imbir suszony. Imbir ma też działanie bakteriobójcze, więc będzie dobrym konserwantem dla naszej przyprawy. No i przede wszystkim ma też działanie rozgrzewające i lekko daje taki pikantny smak. To wszystko teraz wymieszam. Dodam trochę oleju rzepakowego, on jest też naturalnym konserwantem. No i muszę to teraz pracowicie zblendować. Bardziej rozdrobnimy kostkę rosołową, tym te drobinki przypraw będą mniejsze, szybciej się rozpuszczą w naszej zupie i nie trzeba będzie tej zupy potem na przykład przecedzać, tak jak w przypadku rosołu, gdzie farfocle będą pływać po powierzchni. Więc włóżmy trochę pracy, żeby rzeczywiście tę kostkę mocno rozdrobnić. Kostka gotowa.
Ależ to wszystko pachnie. Tutaj nie ma soli, bo sól sobie sami dodamy, tyle ile będziemy chcieli. Nie musimy, to są same przyprawy bez soli. Zamiast tłuszczu palmowego mamy zdrowy olej rzepakowy, który dobrze wpływa na nasze tętnice i nie jest szkodliwy dla nas. No i przede wszystkim mamy całą masę najróżniejszych przypraw. Teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy tę przyprawę od razu przełożyć do słoiczka, zamknąć i przechowywać w lodówce od 4 do 6 tygodni. Ale możemy też zrobić prawdziwe, domowe kostki rosołowe. Ja mam tutaj takie specjalne pudełko. W zasadzie to jest pudełko na kostki lodu, ale ono ma fajną rzecz, mianowicie ma pokrywkę. Czyli jak zamknę, to wszystkie te smaki i aromaty zostaną tutaj w tym opakowaniu i nie ulotnią się, nie będą wietrzeć. Więc nakładam. To ma taką fajną konsystencję, myślę, że dzieciom by się podobało bardzo. Taką plastelinową, można by rzec. O. Jeśli chcemy, możemy robić różne wariacje. Na przykład możemy robić wersję z majerankiem, tak, i z czosnkiem. Do najróżniejszych potraw, na przykład z burakami, prawda, do barszczu. Także tutaj możliwości jest bardzo dużo. Żywotność takiej kostki rosołowej to jest od 4 do 6 tygodni. Trzymamy to w lodówce i wyjmujemy wtedy, kiedy potrzebujemy. To był kanał Ekobosacka. W roli głównej wystąpiła kostka rosołowa, domowa i zdrowa. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zapraszam. Yeah.